Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat jednej z naszych masek algowych. Powiem Wam, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu maski, ale przede wszystkim dla kogo jest dedykowana i jak fajnie można połączyć ją z innymi produktami. Maska algowa cytrynowa zawiera bardzo dużą dawkę witaminy C, dlatego też dedykowana jest przede wszystkim dla cer z przebarwieniami, ale również takich zmęczonych, poszarzałych, wtedy kiedy chcemy je rozświetlić, dodać im blasku. Witamina C, jak dobrze wiecie, również świetnie sprawdza się przy kruchych, słabych i rozszerzonych naczyniach krwionośnych. Da nam bardzo fajny efekt wyciszenia, łagodzenia wszelkiego rodzaju podrażnień, ale również jest świetnym przeciwutleniaczem. Dlatego też możecie stosować ją dla klientek z cerą dojrzałą, wiotką, która potrzebuje trochę rewitalizacji. Maski algowe Organic Series dostępne są w trzech pojemnościach: 200 ml, 500 ml oraz wersja ekonomiczna 1 kg. Maski algowe w standardzie przygotowujecie, rozrabiając ją z chłodną wodą. Jest to dosyć istotna kwestia, abyście pilnowały tutaj temperatury wody, ponieważ zbyt ciepła może powodować, że w masce wytworzą się grudki, nie będzie to jednolita konsystencja. Pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą jest przygotowanie odpowiedniej konsystencji maski. W tym celu powinnyście zastosować w miarę równe proporcje proszku do chłodnej wody. W zależności od tego, jaki obszar zabiegowy sobie wyznaczycie, wykorzystujecie od 3 do 5 doz maski i adekwatnie równomierną ilość wody. Aby uzyskać jeszcze fajniejszy efekt, rozjaśniający, rozświetlający, możecie również do maski dodać na przykład enzymatyczny żel z kwasami owocowymi. Zapewni Wam to świetny efekt rozświetlający i klientka po zabiegu na pewno będzie zachwycona efektami. W tym celu do maski bezpośrednio dodajemy 2-3 dozy żelu. No i teraz nasz równie ważny składnik, woda, którą dodajemy do maski algowej. No i to jest bardzo istotna kwestia, żebyście nie dodały tej wody zbyt dużo i zbyt mało. Czyli dodajemy mniej więcej równe proporcje maski do wody. Chcemy uzyskać jednolitą konsystencję, tak aby nasza maska była plastyczna, aby fajnie formowała się na skórze naszego klienta, ale z drugiej strony, żeby nie była zbyt rzadka i nie spływała nam po skórze naszej klientki. Musicie wymieszać maskę energicznymi ruchami. Najlepiej oczywiście sprawdzają się do tego gumowe miski, wtedy najwygodniej nam jest tą maskę opracować. Zobaczcie, po kilku ruchach maska już ma świetną konsystencję. Możemy już ją aplikować na skórę naszej klientki. Będzie na pewno bardzo plastyczna. Też bardzo dużym atutem masek algowych Organic Series jest to, że nie zastygają bardzo szybko. Czyli spokojnie możecie sobie bardzo dokładnie uformować maskę na skórze naszego klienta, bez obawy, że w międzyczasie maska zastygnie i nie będzie nadawała się do aplikowania. Po 5 minutach mniej więcej maska zaczyna zastygać. Z zewnątrz będzie miała konsystencję już zwartą, natomiast od środka jak najbardziej będzie uwalniała wszelkie składniki aktywne. Kiedy maskę macie już przygotowaną i rozrobioną, pamiętajcie, żeby to była taka konsystencja bardzo gęstej śmietany. Aplikujemy, nakładamy na skórę naszej klientki, która wcześniej była poddana oczywiście zabiegowi. Najwygodniej aplikację rozpocząć jest od górnych partii i zawsze od środka do zewnątrz twarzy. Zapytajcie swoją klientkę, czy możecie zaaplikować maskę algową również na oczy i usta, czy nie mają na przykład klaustrofobii, czy będą czuły się komfortowo. Jeśli nie, to oczywiście maski w tych okolicach nie aplikujemy, natomiast wszystkie maski algowe Organic Series z wyłączeniem maski cynkowej, która zawiera troszeczkę mentolu, możecie zaaplikować również w te okolice.
Nakładajcie maskę w miarę równomiernie, troszeczkę grubszą warstwą, tak żeby później była bardziej plastyczna i fajniej schodziła ze skóry naszej klientki. Ale też nie musicie się zbytnio przejmować, jeżeli w którymś miejscu nałożycie maseczki troszeczkę cieniej, ponieważ przez to, że ona jest tak fajnie plastyczna, ładnie rozleje nam się po skórze klientki. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, żeby maska troszeczkę dłużej utrzymywała tą swoją plastyczność i nadawała się do aplikowania na skórę, wystarczy dodać troszeczkę więcej wody podczas mieszania. Wówczas ta aplikacja na spokojnie będzie mogła przebiegać przez dłuższy czas. Jeśli chodzi o stosowanie masek algowych Organic Series, po nałożeniu na skórę klienta pozostawiamy ją na około 15-20 minut do całkowitego wyschnięcia. W dniu dzisiejszym zaproponowałam Wam połączenie maski algowej z żelem enzymatycznym z delikatnymi kwasami owocowymi. Natomiast równie dobrze do maski algowej Organic Series możecie również dodać wybrane serum. W tym przypadku polecamy na przykład serum do cery z przebarwieniami bądź kwas hialuronowy. A jeśli chcecie potęgować efekt wyciszenia, łagodzenia maski algowej po jakimś bardziej intensywnym zabiegu, polecamy również zastosowanie maski wyciszającej. W naszym przypadku maska już ładnie stężała, natomiast jeśli miałybyście problem z tym, że gdzieś tam maska nam się tutaj troszeczkę rozpływa w momencie, kiedy przygotowałyśmy troszeczkę rzadszą konsystencję, jak najbardziej możecie maskę jeszcze tutaj w tych miejscach formować i zapobiegać temu, żeby spływała w niepożądane miejsca. Przed przystąpieniem do zdejmowania maski zawsze upewnijcie się, czy dobrze nam stężała i czy faktycznie możemy już ją zdejmować ze skóry klienta. Maski algowe Organic Series są bardzo doceniane za to, że faktycznie nie zawierają sztucznych wypełniaczy, dzięki temu są super plastyczne, nie zastygają nam też tutaj strasznie na brzegach, nie pozostawiając takiego nieprzyjemnego, czerwonego, podrażnionego śladu na skórze klienta. Zawsze przed rozpoczęciem zdejmowania maski warto przetrzeć sobie zwilżonym wacikiem same brzegi, szczególnie tam, gdzie nałożyłyśmy tej maski troszeczkę cieniej. Troszeczkę je nawilżamy, tak żeby później zdejmowanie maski było dużo łatwiejsze i faktycznie te przyschnięte brzegi, żeby nie zostały na skórze naszej klientki. Przy zdejmowaniu maski na początek podważcie sobie brzegi na szyi czy na brodzie, w zależności od tego, gdzie położyłyście maskę. Możecie też odkleić sobie tutaj ją brzegami, żeby łatwiej było ją później zdjąć. Zobaczcie, maski są super plastyczne, w całości zdejmujemy ze skóry naszej klientki. Nie pozostają właściwie żadne ślady i żadne pozostałości. Tak jak wspominałam, nie mamy żadnych czerwonych obrzeży, skóra klientki nie jest podrażniona. Te niewielkie pozostałości, które zostały nam na skórze klientki, delikatnie domywamy zwilżonym wacikiem i usuwamy wszelkie pozostałości ze skóry. Na sam koniec aplikujemy odpowiedni krem dostosowany do rodzaju zabiegu i do potrzeb skóry naszej klienta, tak aby wykończyć w całości nasz zabieg. Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam bardzo za tą chwilę cierpliwości i to, że wysłuchałyście naszego krótkiego filmu instruktażowego. Jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania dotyczące tego zabiegu, ale również wszelkie inne, oczywiście możecie te pytania dodawać w komentarzach. W kolejnych odsłonach będziemy Wam mówić o kolejnych produktach, o fazie aktywnej, o kremach. Także na bieżąco będziemy informować o tym, co jest dostępne w marce Organic Series.